przyszły czwartek po serii spotkań w komisjach członkowie Rady Miasta Puławy zbiorą się na 43. sesji Rady Miasta Puławy obecnej kadencji. Miejscy radni pochylą się m.in. nad projektem uchwały dotyczącym Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 2023 rok. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokument zawiera m.in. dane dotyczące statystyk przemocy w naszym mieście czy przyjęte przez MOPS kierunki działań w celu zapobieżenia tym zjawiskom. Ponadto członkowie Rady przyjmą nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W propozycji programu uwzględniono m.in. adresy przychodni i lecznic weterynaryjnych realizujących w bieżącym roku sterylizację i kastrację psów i kotów w ramach współpracy z Urzędem Miasta. Podczas obrad z pewnością nie zabraknie interpelacji i zapytań skierowanych do prezydenta Pawła Maja. Włodarz naszego miasta przedstawi z kolei sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji. Spotkanie członków Rady Miasta odbędzie się w czwartek 30 marca i rozpocznie o godzinie 15:30. Przebieg obrad będzie można tradycyjnie śledzić za pośrednictwem portalu e-sesja TV. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.